Can we go thrift shopping? Is that your grandma's coat? Witam wszystkich, z tej strony Tola i witam was w The Sims 3, w świątecznym odcinku. Dziś Wigilia z rodzinką serducho, tak? I wiecie, co to oznacza? Zapewne wielką katastrofę, ale jestem pełna nadziei, że tym razem uda mi się ta impreza. Trzymajcie kciuki, kochani. Ale Wigilia będzie jutro. Słuchajcie, nie ma Dnia Śnieżynki i tak dalej, bo musiałabym tutaj bardzo długo grać. Nie wiem, kiedy to się pojawi tak naprawdę. Chodź, Maleczko, sprzątnij to jedzenie. Dlatego po prostu zrobimy tą imprezę z prezentami, no bo właściwie na tym ta Wigilia tutaj polega. Oczywiście kolację, zaprosimy gości, ale gdzie? Otóż, kochani, jak możecie zauważyć, ile mamy pieniędzy? A dlaczego? Pewnie się domyślacie. Maja i Marcel wygrali na loterii, z tym, że bardzo tego chciałam. Zaraz wam powiem dlaczego. Otóż, planowałam im kupić dom, drugi dom. To jest dom właśnie taki typowo świąteczny, dlatego tutaj u nich w domu ja nic nie robiłam. Tu malutką choineczkę im tylko postawiłam i umyliski chyba jest na górze. Bo stwierdzam, że to jest bez sensu, będę dekorować cały dom, zajmie mi to kupę czasu, którego tak naprawdę nie mam. O, Maja już idzie do pracy, nie zdąży zjeść niestety, no trudno. A tamten dom jest przepiękny w takim naprawdę świątecznym klimacie. Bardzo chciałam go kupić. I słuchajcie, pojawia mi się komunikat, że Marcel wygrał 5000, nie? Mówię, no to świetnie, a tamten dom ponad 100 tysięcy kosztuje. Mówię, no to super, nic z moich planów, że tak powiem. A za chwilę drugi komunikat, że Maja właśnie wygrała. No, możecie zauważyć ile. Milion, kochani, milion wygrała Maja, także jesteśmy bogaci. Później pomyślę, co zrobię z tymi pieniędzmi, ale no, kupiłam właśnie ten dom. Zobaczycie go jutro, znaczy simowy jutro. Jest przepiękny, ciut tam pozmieniałam, zresztą zobaczycie, bo generalnie cała nasza rodzina jedzie w góry i tam będzie Wigilia. Oczywiście no, nie mogę tutaj tego zrobić, choć powiem wam, że nawet pobieram takiego moda Traveler, chyba to się nazywa, ale on niestety mi nie działa, bo niby z nim można jeździć sobie tutaj między światami, czy do, wiecie, tymi światami z gry. Ale niestety mi to nie działa. Za każdym razem wywalało mi grę, więc no zrezygnowałam z tego. Dlatego słuchajcie, przymknijcie oko. Po prostu nasza rodzina pojedzie w góry. Tamten domek jest otoczony górami. Sama je zrobiłam tak na marginesie. No ale chciałam, żeby było ładnie i klimatycznie. Także tak to, kochanie, będzie wyglądało. A dlaczego to nie idziesz jeść? Chodź. Tak to będzie wyglądało. Wigilia będzie właśnie jutro. Najwyżej tam dzieciakom wszystkim wezmę wolne, bo mówię, no musiałabym tutaj bardzo długo grać, nawet nie wiem ile tak naprawdę, i stwierdziłam, że to nie ma sensu, dlatego tak to zrobimy. A jeszcze dzisiaj, kochani, ojca małej dziewczynki, Niki właśnie urodziła dziewczynkę o imię, o, ale imię, pięknie, patrzcie, mają córcie, ale się cieszę. Po racji oczywiście. Podziękuję. Jeszcze dzisiaj, jak dzieciaki wrócą nam ze szkoły i właściwie zaraz pójdę, tutaj Melisko miała jakieś tam zadanie. Wstawa już, kochana. Jakąś książkę przeczyta, że będzie miała poprawę ocen i zrobiłam to z nią tak, że pójdzie do szkoły, to powinna ją mieć. Wyjdziecie o 8, czyli właściwie zaraz, więc ja nie wiem, czy to jest nawet sens tutaj cokolwiek robić. A! Co do Miłosza, kochani. Ostatnio ja wyjęłam właśnie tę jego lalkę i ona się zmieniła, tak naprawdę ona poprzednio się zmieniła, bo widzieliście, ona tak się kręciła, kręciła i to był jakiś błąd po prostu. O, Miłoszek ma nową piżamkę, zobaczcie taką, piękną, oczywiście dzieci jak zwykle walają ubrania, gdzie popadnie, tak, jak w życiu. A co, musiałabym te kosze tu powstawać, ale powiem szczerze, że wstawaj, średnio na to miejsce tutaj mam, o, jeszcze... jeszcze Mikołaj jest nerwowy. Super, mój drogi. Stawaj do szkoły. Może ty jeszcze zdążysz zjeść? Chyba tak. Marcel, ty chwilowo nic nie robisz. Chodź tutaj. Nie. Pobaw się z Big Beam. Próbuję cały czas z nim tutaj, wiecie, relacje poprawić. Co? Podwyżka, lepsza ocena kariery, nauczy umiejętności sztuki walki.
Ale kurde, no jak ja się z nim nauczę sztuki walki? Jak ja nie mam tego. Myśmy to kupowali? Nie, bo myśmy byli we Francji. No nie, na razie sobie to odpuścimy, ale Maja z pracą ma naprawdę super, więc nie ma co narzekać. Marcel, pobaw się tutaj. Bo musisz tutaj podnieść relacje, jakby nie było. A dzieciaki, jak wrócą ze szkoły, kochani, to Meliska zostanie czarownicą, a Mikołaj wilkołakiem. Tak, to jeszcze będzie przed Wigilią. Talerze nie. Pokaż, chcesz brać, oczywiście zostaw. Idź do szkoły, dziecko, bo zaraz się spóźnisz i tata na ciebie nakrzyczy. Co? Kto to? Meliska, wiesz co, ja bym proponowała ci iść do tej szkoły. Prawdę. No mówię ci, do szkoły, moja droga, nie masz nad czym się zastanawiać. No, dokładnie, leć! Miłoszek poszedł, ty idziesz, ty też. Maja jest w pracy, co ty chcesz? Nurkować, daj spokój. O, a wy co tutaj? Chodź, drapać. Jeść, a Ori? Ori ma mało kontaktów. Kto to jest? Ej, kto to jest? Właśnie, słuchajcie, cały czas teraz pojawiają się jacyś współlokatorzy i ja nie mam pojęcia dlaczego. O co z tym chodzi? Może wy wiecie? Praktycznie za każdym razem ktoś mi tutaj przyłazi, że jest moim współlokatorem i ja ich ciągle odsyłam. I ja nie wiem, o co z tym chodzi. Coś z tym modem jest? Ja nie wiem. I ciągle muszę ich odsyłać, no. Zostaw to, więc wiecie co? Myślę, że w tym czasie, jak nikogo nie ma w domu, my z Marcelem odwiedzimy szybciutko Niki. Zobaczymy, jak tam jej córcia. Jestem strasznie ciekawa. I pięknie. Zaraz ją znajdę i pójdziemy do niej. O, tu też ktoś się spodziewa dziecka. Cmentarz? Aha, bo oni są dzisiaj na wycieczce z... Dlaczego ty jesteś tak ubrana? Ja w ogóle... Aha! Pięknie. Wiecie, co to oznacza? Buty! Wstrętne buty. Czekajcie, gdzie ta dzidzia? Tu. Chwilę, ja je zdejmę, bo to będzie koszmar z tym, wiecie? No, od razu lepiej. Pamiętacie, że... No i patrzcie, oni teraz tutaj nie mają łóżeczka. Kurczę, no będę musiała do nich wejść. Ty też jesteś wróżką. I ona jest na różowo. Tego ja nie zmieniałam, ona tak była. I jakieś też włoski tutaj masz. Tylko tak jak mówię, no te włoski są trochę takie za małe na te dzieciaczki. No ale... Śliczna jesteś. Chodź ją wyściskaj. No, muszę ich w ogóle przeprowadzić. A tu jest ten ciapek mały. Nie wiem, dlaczego on ma trampki, skoro ja mu nie dawałam trampek. W ogóle... Czemu masz taki dziwny strój, jakbyś znowu była w ciąży czy coś? Nie wiem, o co chodzi. Niki, bo nam tutaj, ja muszę ci niedługo jakiś wielki dom chyba znaleźć, co? Wyściskaj, siostrzenicę. Dlaczego nie możesz? Nie możesz przejść. Kurczę, co teraz? Kurde, no. Biedne dziecko. Leży na podłodze. O. Jaka słodziutka i też jest wróżką. Super, co? O. Jakieś takie dziwne. O, urocza. Szkoda, że dwóch się nie da do jednego tego. Przywitaj się jeszcze z Niki. O, możemy kwestionować ją? Serio? Ale bym chciała ją objąć albo coś takiego. Pardon. Czekajcie. Ucz się razem. Czego mamy? Zapytaj o dzień. Ja bym ci chciała pogratulować, córci. Piękna. A spróbujmy to kwestionuj. To jest to, o czym wy mi mówiliście, prawda? Odłóż tę czaszkę, Mikołaj. No, oni są na tej wycieczce. Miłość jeszcze w szkole. Muszę ich przeprowadzić, bo oni coś sami się nie kwapią. A wtedy Niki sama mi się przeprowadziła, słuchajcie. Ojej, płaczę! Płaczę! Jocelyn. Nie wiem, jak ją czytać. Chodź, dam jej butelkę. Ty też płaczesz, tak? Ojej. Oj, misiu, mi kotek.
Też miauczy tutaj. Nie trap mi tutaj w to krzesło. No. Kurczę, dzieci na podłodze. O, Maja wróciła, pięknie. Nie płacz. Chcesz tu weź, jak zawsze. On jak zawsze ze mną nagrywa, wiecie, i zajmuje mi pół monitora, bo nic nie widzę. A, przyszedł tatuś? Nie, paparazzi oczywiście. Pójdziemy do Krystynki, bo chciałabym, żeby zmieniła nam Mikołaja. A jak nie, to Maja ma eliksir, więc damy radę. Dobrze. Włóż. Mama już bierze. Dobra, Marcel, wracamy do domu. Przyjdziemy tutaj do nich. Ja obiecuję, że na kolejny odcinek ich przeprowadzę, no bo oni nie mogą mieszkać w takich warunkach. No ja myślałam, że oni sami się gdzieś tam przeprowadzą. Patrzcie, jeszcze coś tu od tego jest. On też ma te buty? Przecież mu chyba zmieniałam. Patrzcie, co się dzieje. Masakra. Dobra, Marcel, ty do domu. Maja, ty jesteś w ogóle straszny. Co ty robisz? Nie, chodź, moja droga, bo my musimy tutaj jeszcze coś ugotować. Indyka bardzo bym chciała, ale nie wiem, czy to już będzie ta pora. Zabierzemy ze sobą jutro, żeby już tam, wiecie, nie gotować. Lunch. No lunch to nie będzie deser. Już jest ten tort, tylko nie wiem, czy kurczę, on mi wytrzyma do jutra. Zaraz go wam pokażę. Tutaj jest. Nie, kary. Jakoś doskonała. Miło, że idzie do jakiegoś kolegi, super. Pokażę wam, jak wygląda, zobaczcie. Piękny, co? Super jest, ale na razie go odstawiam. No nie, to w sumie jest trochę za wcześnie jeszcze, bo ja bym chciała tego indyka. Co ty robisz? Napełniasz, dobrze. Też mówi się, żebym dbała o świnkę. Słuchajcie, ja o nią dbam. Klasa, którzy mają jutro wycieczkę. Kurde, on ma jutro wycieczkę. No nic. Nie pojedzie. Dobra. Marcel, no wiesz co? Jak ty tam mi utknąłeś? No i co? Muszę cię resetować, co? Dobra, słuchajcie, bo przecież ja nie wiem, gdzie on tutaj utknął. Sierota z ciebie. O! Proszę, co wy... Co ty chcesz? Zresztą to nie dziwne tak naprawdę. Chodź też tutaj. Dlaczego ty masz takie ubranie? Nie wiem, o co chodzi. Chodź tutaj do Mai, do Maliski, przepraszam. Stój, nie, proszę was, stójcie. W miejscu, proszę. Chwila. Proszę bardzo. Marcel, ty? Dlaczego ci tylko załam przyjść? Aha, dobra, już wiem dlaczego. O, to jest nowy strój Meliski, taki świąteczny. Wszyscy w sumie takie mają, zobaczycie zresztą. I ty, moja droga. Na początek... ją przytul. Co? Aha, bo ona gada do niego, nie? Dobra, Marcel, to ty chodź zjesz. Przytuliłaś ją? Przytuliłaś. Dobra, i teraz, kochani, bierzemy... wywar czarodziejów. Czekajcie. Rzucimy w Melisę. Zobaczymy, czy się uda. A jak nie, no to dam Melisę, żeby wypiła. Ale wolałabym, żeby rzuciła. Gdzie? Gdzie ty idziesz? Proszę cię. Bez komentarza, po prostu. Bez komentarza. Musiałyście zejść tutaj na dół. Odrabiasz lekcję. Okej. Okay. Co to? Zaraz idziemy. No nie, on zostawił jakąś pułapkę, nie? Uwaga, zobaczymy, czy się uda. Boże, mam nadzieję, że ciebie nie... Jest! Udało się!
Baw się magią. Tak, brawo! Okej. Wy, ja bym chciała. Nie, postara się dziecko, jeszcze nie tak. Dobra. Teraz idziemy jeszcze z Mikołajem szybko. Kurde, powiem wam, że jej chyba nie ma w domu, bo chciałam mieć. Co on za pułapkę zostawił? Spróbuję do niej zadzwonić. Ale wydaje mi się, że jej nie ma. Chciałabym spróbować najpierw z Krysią, wiecie. O. Okej. Ona jest o, przyjdzie! To pięknie. To wiesz co, Mikołaj, chodź. Użyj sobie. Dobrze, Meliska. Ty, moja droga, chodź. Zjesz sobie to. Kurde, czekam na tą Krystynę. Jest! Patrzcie! Przyleciała! Stój! Super. Przyjazne. Nie. Powitaj. Dobra, to zostaw tą pocztę. Zaraz pójdziesz spać, tylko wiesz co? Podaj obiad. Właśnie, właśnie. Czekajcie, bo ja muszę zrobić tego indyka. Indyk. Chodź. Dobra, czekajcie chwilkę. Tylko ich szybko ogarnę. Ty, mój drogi. O Jezus, jak ona wygląda. Fajna jest. Przyjazne. Czekajcie. Kto tu dzwoni? Baw się w aportowanie. Jezus, jak ona wygląda. Nie wierzę. Mikołaj, pogięło cię. Czy wy to widzieliście? Masakra po prostu. To było piękne. Baba się z nią w aportowanie, a nie. Jest tutaj poprzez klątwę. Zaraz to zrobimy. Podrap po brzuchu. To jest właśnie fajne. Pochwal futro. Jak się bawicie w aportowanie? Mega to wygląda. Świetnie. Dobra, zobaczmy czy... Dobrze. Dobrze. Okej. Kto siedzi na rowerze? No nie wierzę. Gdzie ty byłeś, dziecko? Gdzie ty byłeś? Nie wiem po prostu, co tutaj się dzieje. To zostaw. Dobra, zostawcie już to aportowanie. Fajnie to wygląda. Co ty chcesz? No fortepianie? Nie, ty grasz na gitarze. Dobra, czekajcie, jeszcze zobaczę, czy my coś w romantycznym moglibyśmy. Na przykład pochwalić wygląd. I poflirtować. Dobra, Maja, pieczesz? Tego indyczka? Nie wiem, dlaczego ona jest tak dziwnie ubrana, bo ja tych butów nie dawałam, ale to nic. Pięknie, moja droga. Odłóż go. Zjedz sobie to. Nie bierz tylko tego kurczaka, proszę cię. Tak, czekajcie, tylko jeszcze je szybko ustawię i już wracamy. Użyj łazienki. No, widzicie? Poproszę klątwę wilkołactwa, zobaczymy, czy to się uda. O! Pięknie! Udało się! Romantyczny, dawaj. Miłosny uścisk. Teraz jesteście oboje wilkołakami. Daj kwiaty. Romantyczna czerwień. Może będzie pierwszy pocałunek? Co by na to? Spontaniczny pocałunek, zobaczymy. O, pięknie! Ja muszę mi zrobić zdjętko. Uwaga. A poczekajcie. Zobaczymy, czy ona w ogóle... Tak! Brawo! Okej, okay, a czy ty może... Czy ty możesz... Zawołać zwierzaka. A on jest tym wilkołakiem, czy nie jest w końcu? Słuchajcie. Pocałuj.
No, pięknie. Czekajcie, bo ja muszę zobaczyć, czy on na przykład jeszcze raz tego czasami nie ma. Jest, jeszcze raz to on jeszcze się nie zmienił jednak, bo chyba jakbym kliknęła na niego, to bym mogła go zmienić, nie? A się nie da. No. Nie bój się, ona ci nic nie zrobi. No i co? Bo ja nie wiem, czy on jest tym wilkołakiem. Użyj na sobie. Zobaczymy. To teraz chyba jest wilkołakiem, co? Tak, no to jednak wtedy się da. Przemień się, zobaczymy, jak wygląda. Jezu, co tu się dzieje? Czekajcie, ja muszę zobaczyć, jak on wygląda. Oh my god, jaki jesteś paskudny. Teraz się możecie jeszcze pocałować. Jezu, jaki brzydki, co? Ale to nic. Dwa wilkołaki. Pisu się zębami, patrzcie. Obwąchaj. Ej, to jest boskie po prostu. Strasznie mi się podoba. Wiem. Dobra. Tak, jak zrobię, obrazisz się? Bo ja muszę go kłaść spać. Było dobrze. No dobra, nie ma źle. Chodź. Szybko, zjedz sobie gofra. I do spania. I widzimy się rano, kochani. Dobrze, kochani. Marcel już wstaje. Zadzwonimy. On idzie zaraz do pracy, dlatego... Muszę zadzwonić. Weźmiemy sobie urlop. Okej, okay, Maja. Czekajcie, Maja. Ona idzie za jeden dzień. Ale... Też sobie weźmiemy urlop. Dwa dni, niech ma. Dobra, Marcel, stój! Maja, czekajcie, z Mają zrobimy przyjęcie. Urządź przyjęcie wy, żeby już to było. A później też zjedz sobie gofry. Wy jeszcze śpicie. Ty, moja droga, chodź. Dobra, i słuchajcie, zrobimy może sobie na godzinę 16. Strój wizytowy. No i oczywiście zaprosimy dziadków i Niki z mężem. Bo to rodzinna impreza, jakby nie było. Tak. I przyjęcie z prezentami. Co jest? Aha. Okej. Okay. No i brawo. Wszystko jest, dobra. Nie, nie idziemy do szkoły. Chodź sobie zjesz. Też nie idziesz? Trudno. Będzie na mnie. Nie, 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 nie. Nie idziecie do szkoły dzisiaj, dzieci. No to idź stąd! Bo jeszcze mi się tu zleś. Co ty zrobiłeś, Marcel, przed chwilą? Ja nie wiem. A, czekajcie, bo ja kwestionowałam tą. Ciekawe, czy ja mogę napisać raport? Mogę! Pisz na raport na temat Niki. Dobra, Maja. Maja je, okej. Okay. No i dobrze, kochanie, tutaj chwilę z nimi pogram, bo ten odcinek wyjdzie mi strasznie długi. Widzimy się już na Wigilii. Bo tutaj, wiecie, zaczęłam się bawić w czarownicy, w wilkołaka i tak to wszystko mi się przedłużyło. Dobrze, kochani. Już zaczynamy Wigilię. Jak widzicie, pierwsi goście już przybyli, a naszej rodziny jeszcze nie ma. Powiem wam, że zagapiłam się troszeczkę z tym. Próbowałam ich tam jeszcze ogarniać, jak najbardziej się da.
Ale to nic, nieważne. Zobaczcie, tak wygląda ten domek. Domek jest po prostu przecudowny. Jesteśmy właśnie już w górach, jak widzicie, tu wszędzie naokoło są góry, mnóstwo choinek. Jest pięknie, pada piękny śnieg. Szkoda, że u nas nie pada. Strasznie żałuję. Ale domek jest cudowny. Domek jest chyba z tej samej stronki, gdzie domek Majki i Marcela, tak mi się wydaje. Ja wam podam linka w opisie, gdybyście chcieli. Piękny jest w środku, jest po prostu cudowny. Ja tutaj postawiam im kilka rzeczy, gdyby chcieli jeszcze coś tam, wiecie, sobie porobić. Także tak to, kochani, wygląda. Pokażę wam jeszcze szybciutko w środku i zobaczcie, są prezenty. W środku odrobinkę zmieniłam, właśnie tutaj pousuwałam, żeby było miejsce na te prezenty, bo jak wiecie, ostatnio nie udało mi się to, bo nie mieliśmy miejsca w domu. Także tu już przygotowałam miejsce i zobaczcie, są prezenty. Może w końcu się uda? Mam taką nadzieję. Także zobaczcie, ten salon jest przecudowny. Tutaj mamy tak, salon z jadalnią, powiedzmy. Tutaj jest przepiękna sypialnia. Zobaczcie, wszystko jest w takim pięknym, świątecznym klimacie. Tutaj jest kuchnia. Tu pousuwałam kilka rzeczy, gdyby ktoś chciał coś jeszcze ugotować. Tutaj mamy dwie łazienki. Zobaczcie, tutaj jest pierwsza. Tutaj jest druga. Tutaj jest takie fajne przejście do prysznica. Świetnie to wygląda. I jeszcze mamy górę na poddaszu. Zobaczcie. Tutaj mamy dwa łóżeczka. Proszę. Tutaj jest jeszcze jedno. O! Także w sam raz dla naszych dzieciaków. No, przecudowny jest ten domek. Ja się w nim zakochałam i stwierdziłam, że nie ma sensu, żebym ja, wiecie, domek Majki Marcela przystroja. Zresztą robiłam to już ostatnio. Stwierdziłam, że właśnie wybierzemy się do tego pięknego domu, który jest cudowny. Ale dobrze, ja już włączę, bo goście są, a naszej rodziny nie ma. O, z Tedem przyszli, zobaczcie. Szkoda, że oni nie przyszli, Niki w sensie i mąż z dzieciaczkami. O, patrzcie, prezenty. Muzyki nie włączam, bo to różnie zamierzę tutaj podłożyć jakąś fajną świąteczną muzyczkę, żeby wszystko było w klimacie. Mam nadzieję, że się uda. Chodźcie, moja rodzina, bo my tu czekamy. O, idą, idą. Ale ty, mój drogi, się nie przebrałeś. Nie wiem dlaczego. Właśnie, co to jest z tym trzy, to już tłok w ogóle. Nie wiem, o co z tym chodzi. Przebierz się, mój drogi. Meliska jest przebrana. Aha, ty nie jesteś przebrany, dlatego że w oficjalnym nie było tego, co chciałam, więc to będzie chyba na co dzień. Tylko teraz nie wiem, który. O, dziadek tu coś niesie. Nie, nie ten. Czekajcie. Boże, ci dałam? Nie. Ten? Kurczę, nie wiem. Któryś mu tutaj dałam strój, ale oni mi się zaraz pewnie... O, jest, dobrze. Okej, więc chodźcie tutaj wszyscy do środka. Dziadek, co ty tu nosisz? Pokaż. Zobaczcie, to są te króliczki. Posągowa niespodzianka, świetnie. Majeczko, moja droga, ty jako pani domu, chodź, kochana. Otworzymy lodówkę, myślę, że tu jest, bo to jest nasz dom, tak? Ja kupiłam. Więc myślę, że tutaj jest nasz indyczek, położymy. Proszę, patrzcie, jaki piękny, prawda? No, nie ma karpia, ani jakiejś tam rybki takiej, czy rybka jakaś jest, ale ten indyk ładnie wygląda. I tu jest ten tort. Jest piękny. Także chodź, Majeczko, na początek. Zawołaj na posiłek wszystkich, żeby wszyscy nam się tutaj ładnie zebrali. Podejrzewam, że te krzesełka nie będą działały, niestety. Ale już tutaj nie było po prostu miejsca. Mam nadzieję, że jakoś... Gdzieś usiądą wszyscy, zobaczymy. No, zobaczcie moją rodzinkę, jak jest pięknie ubrana. Dałam tekstury świąteczne. Tutaj jest Meliska. Majeczka ma ten, co ostatnio, bo jest bardzo ładny. No tutaj widzę, nie są poprzebrani. Ona ma tu... Nie! Dlaczego ty się przebrałaś? I tak oczywiście teraz będą się przebierać pewnie, co? Wizytowy. I co? Nie mogą usiąść. No nic, może jakoś sobie poradzą, co? Coś tu się podziało. Czekajcie, to zabiorę, bo może to przeszkadza. Te dziadkowe króliki. Marcel? Marcel, chodź. Weź talerz. Majeczko, masz. Chodź, nie włączaj mi tej muzyki. Weź talerz. No patrzcie, ona mi się przebiera. Dobra. Co bu? Czemu oni tak buczą? Czekajcie. Dobra, zabrałam te krzesełka. Może teraz nie będą tak marudzić. Weź sobie talerz. A nie, oni już idą prezenty oglądać. Patrzcie. No dobra, no to chodźcie. Niech wam będzie. Chcecie prezenty, to prezenty, żeby to wyszło.
Melissa. No? Ogląda otwieranie prezentów. Kto tutaj otwiera pierwszy? Halo? Część je, część nie je. Otwiera ktoś te prezenty? A gdzie ty jesz, dziecko? Gdzieś na górze? No, otwórzcie prezenty. Proszę. O kurde. On na dworze jest, nie? To nic. Tutaj już nic nie dawałam właśnie na ten stół, żeby mi usiedli, a widzicie. I tak są problemy. No, otwierajcie. Miłuszku, ty powinieneś zacząć, bo ty jesteś najmłodszy. No właśnie. No, co tam masz? Ucieszył się. Co dostałeś, kochanie? O, tą taką, wiecie, tego konika jakby. Melissa mi się przebrała, no. Wszyscy są tylko Melissa. A gdzie jest Marcel? Czekaj, na zewnątrz? Co, przepraszam? Chodź tutaj. Jakąś świeczkę chyba dostał. Dobra. No, kto następny? Niki chyba. Okej. Okay. Co tam masz? Nie wiem. Szkoda, że to się nie pokazuje, nie? Nieważne. No, kto teraz? Nie, co się dzieje z tym Marcelem? Marcel nie otworzy. Majeczko, co dostałaś? Fantastyczny podarunek. O, jakiś wazonik, okej. Okay. Marcel, nie, czekajcie, bo ten Marcel coś tutaj kombinuje. Usiądź sobie. Dziadek też się cieszy. Patrzcie, wszyscy się teraz cieszą. Super, Marcel nie otworzy niestety. Nie wiem, co tutaj się podziało, ale to nic, Marcel nie musi. No, Mikołaj, teraz ty? No, nie otworzy. Też się cieszy, patrzcie. A co ty dostałeś? Wszystko będzie w wyposażeniu rodziny, dobrze. Usiądź sobie. Meliska jeszcze nam została, nie? Nie otwierała. A babcia? Nie wiem. Babcia chyba też nie. No, babcia? Też się cieszy. Marcel! O co tobie chodzi? Ja nie ogarniam. No, i Meliska? Haha, otrzyma lampa. A co, nie podoba ci się? Zabawaj wszystkich na posiłek. Chodź, bo widzę, że coś kombinujesz. A ty jeszcze otwierasz? Ej, jak to? To on dwa otwiera? O, misia dostał. Meliska dostała nietrafiony prezent. Ej, oni jeszcze otwierają. Dziwne. A to niech otwierają, jak chcą w sumie, prawda? Okej. Okay. No, jedzcie, patrzcie, mamy jedzenie. Nie. No, wszyscy? Wszyscy, dobrze. Pięknie. Chodź, kochana, weź sobie też swój piękny torcik. Weź talerz. Ty jesz, miłoszku. Miłoszek do toalety. No, idź, kochanie, idź. Chyba się udało, co? Powiem, może nie najgorzej. No, Marcel nie dostał, ale to nic. I słuchajcie, mamy jeszcze tutaj prezenty dla naszych dzieciaków. Tylko dla dzieciaków. Zaraz wam pokażę, czekajcie. Nie, ale Meliska nie. Ty, moja droga, musisz mi się przebrać, no. Nie możesz tak być. Jaki zespół w ogóle? Co to za zespół? Przebierz się, moja droga. I... nie, dla ciebie będzie miała... dla ciebie będzie miała chyba Maja. Chociaż nie wiem, jaki się trafi tak naprawdę. Zaraz zobaczymy. Przyjazne. Daj podarunek. Zaraz zobaczę, czy to zadziała. Dla ciebie mam, moja droga... holodysk. Marcel, czekajcie. Dla Mikołaja również oczywiście ma holodysk. Wiecie, z przeszłości rodzice przywieźli im... prezenty. Daj podarek. Holodysk, proszę bardzo. I w takim razie Maja ma jeszcze dla Miłosza, który chyba poszedł do toalety. Tak.
Dobra, nie wiem, który jest który, ale to nic. To ty w takim razie, wiesz co? Dobra, daję prezent, okej. No? Cieszysz się? Nie cieszysz się? No nie wierzę. Majeczko, daj prezent. A czekajcie, no to jak on się nie ucieszył z tego, to może tutaj wyjątkowo Mikołajowi damy deskę. Mam dla wszystkich w sumie te deski. Może damy wszystkim. Gdzie wyjdziecie wszyscy? Też nie. Patrzcie, nie podoba mu się. Co za... Marcel. No trudno się mówi. Myślałam, że im się spodoba. Chodź, użyj sobie. Bo zaraz tutaj źle się zrobi. A właśnie, a wy jak? Co się stało? O, proszę, a Melisce się podoba. To wiesz co, chodź kochanie. Rozpal ogień jeszcze, na sam koniec. Naprawdę nie znam cię na tyle dobrze, by przyjąć prezent od ciebie. Słucham. Cóż za cudowny prezent, dziękuję. O, chodź. Usiądź przy palenisku. Marcel. Usiądź przy palenisku. Chodźcie wszyscy tak na koniec. Miłoszku, ty też. Chodźcie. Ogrzej się. Nie uciekaj. Co się dzieje? Ogrzej się. Marcel, co ty robisz? A paparazzi oczywiście przyszło, bo jak żeby inaczej. I co oni robią, słuchajcie? Ej. Oni tyłki grzeją! Aha, okej. Okay. Chodź też się ogrzać. A wy moglibyście też tu przyjść do... Oni już poszli? Bo już poszli. Ale to nic, powiem wam, że wydaje mi się, że nie było źle. Myślę, że to była najbardziej udana impreza. Czekaj, Marcel, jeszcze nie. To chodzi, jeszcze to. A czemu nie? Śnieg jest za głęboki. Uuu, impreza była niesamowita. No i pięknie. To chodź. Cieszę się odprężającą parą, proszę bardzo. Postawiłam mi tutaj. Już wiecie co, nic nie ugotuj warzywa. Chodźcie. Kurczę, śnieg jest za głęboki, ale szkoda. No to nic, to wiecie co? Chodź tutaj, mój drogi. Leb bałwana. Losowy. Ty, moja droga, leb bałwana z Miłoszkiem. Gdzie jest Miłoszek? Tutaj, proszę bardzo. Ulepcie. Nie? Czemu? Nie, nie tak. Ja chciałam, żebyś z Miłoszkiem. Dobra, jak wy tutaj? Możecie razem? No, i co? To nic, że na dworze, na śniegu, ale wiecie. Cieszcie się tą odprężającą parą, jak najbardziej. Miłoszku, ja chciałam, żebyś to zrobił bałwana, właśnie. Chodź. Aha, bo ona jedzie do niego. A, on tu podlewa. Kurczę, miałam tu lampy postawić i... Chyba nie postawiłam. No, chodźcie ulepić tego bałwana. A ty, wiesz co, mógłbyś jeszcze zrobić sobie iglo. Tak. I dobrze, kochani, ja będę się z wami żegnać. Powiem wam, że myślę, że ta impreza nie wyszła najgorzej. Myślę, że chyba najbardziej udana ze wszystkich moich imprez, tak naprawdę. Powiedzcie sami, a wy tu robicie. Dobra, może będzie tutaj piękny domek.
pootwierali prezenty, nawet zjedli. Nie było tragedii, bywało dużo gorzej, także myślę, że było fajnie. Mam nadzieję, że poczuliście ten świąteczny klimat, że odcinek wam się podobał i dajcie znać, kochani, jak tam u was przygotowania, jak tam sprzątanie, czy już byliście na zakupach, czy macie poubierane choinki, czy macie żywe, czy macie sztuczne, czy macie już kupione prezenty, podzielcie się ze mną. Ja uwielbiam właśnie czytać, jak tam u innych. Ja wam powiem, że jestem daleko w lesie ze wszystkim, ale to nic. Damy radę, kochani. Także żegnam się z wami, kochani, buziaczki przesyłam i wesołych świąt wam życzę. Pa, pa.